zaczęli sobie od Księgi Izajasza, od 30 rozdziału. 30 rozdział Księgi Izajasza, od 18 do 26 wersetu. Ja przeczytam. 30 rozdział od 18 do 26. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste twoje rzeźbione bałwany, pokryte srebrem i twoje lane bałwany powleczone złotem. Porzucisz się jako nieczyste i powiesz do nich: precz. I on da deszcz na twój siew, w którym obsiewasz rolę i chleb. Plon roli będzie obfity i tłusty. W tym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym dłoniu, a woły i osły uprawiające rolę karmić się będzie soloną mieszanką, którą się przesiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód. W dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło 7 dni. Gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. I w zasadzie zostaniemy na tym, kochani, na tym fragmencie. Chciałbym, żebyśmy jako wstęp wzięli 18 werset i zobaczyli bardzo ważną zasadę, że okazywanie łaski jest prawdą. Okazywanie łaski jest prawdą. Znaczy, chcę, żebyś zrozumiał to bardzo dobrze. Bóg nie robi ci żadnej łaski, że ci dał łaskę. To jest coś takiego, to jest prawo. Prawem Nowego Przymierza jest łaska. To jest prawo Nowego Przymierza. Jakby Bóg nie ma wyjścia. Bóg nie ma wyjścia. To jest Bóg łaski. Nie ma, dla nas nie ma innego Boga. Nigdy nie będzie innego Boga. To jest Bóg łaski. To nie masz innego Boga. A więc okazywanie przez Boga na łaski jest prawem. I dalej ten werset też pokazuje, że oczekiwanie łaski uszczęśliwia. Czyli w ogóle tak naprawdę, kiedy my oczekujemy, kiedy my jesteśmy skoncentrowani na tym, że łaska, czyli niezasłużona przychylność Boga dla człowieka i Boża zdolność w nas, tak, mają, będą się manifestowały, to to nas uszczęśliwia. To nas uszczęśliwia. W ogóle nie uszczęśliwiają nas różne czyny. Wiecie, że jeżeli czyn uszczęśliwia, to jest to płytkie? To płyciutka sprawa. Uszczęśliwia oczekiwanie łaski. Czyli nie jestem naturalnie do tego zdolny, ale jestem absolutnie przekonany, że tą rzecz osiągnę. U nas w domu to często są takie rozmowy między mną a moją żoną. Ona na przykład mnie pyta tak: znasz się na tym, co się tam popsuje na przykład, znasz się na tym? Ja mówię, jestem w tym najlepszym, bez zęby na tym działam. Ona mówi, to mnie człowieku. Rozumiesz? Kiedyś usługiwałem takiej kobiecie w kościele, która urodziła dziecko i nie miała pokarmu. I ja jej siedziałem, tłumaczyłem wszystko na temat pokarmu w ogóle, jak się karmi. I moja żona tak siedziała z boku i słuchała mnie i mówi do mnie potem tak: ja różne rzeczy mówię, widziałam u ciebie, mówię, w ogóle uczysz kobiety karmić cyckiem jeszcze. Mówię, czy jest coś, co jeszcze mnie zaskoczy? W ogóle... Ja w ogóle jestem absolutnie przekonany, tylko ja zawsze oczekuję łaski. Wiecie, o co chodzi? Ja się nauczyłem w życiu oczekiwania łaski. Na czym polega oczekiwanie łaski? Znaczy, że ja jestem w ogóle święcie przekonany o tym, że mimo tego, że ja niczego nie posiadam w danej dziedzinie w sposób naturalny, tak?
to ja absolutnie rzecz skończę i ona będzie cudownie przeze mnie skończona. Ja wtedy coś mam. Tak chodzę i tak żyję i to mnie uszczęśliwia. To mnie uszczęśliwia. Rozumiecie, o co chodzi? Się na wszystkim znam. Moja żona to mnie medikus nazywa. Medikus jesteś. Medikus. No wiem, no, bo ja oczekuję łaski, bo łaska jest prawem. Okazywanie przez Boga mi łaski to jest prawo. To się nie modlę, okaż mi łaskę. Rozumiem, o co chodzi. Zrozumcie, są bardzo ciekawe rzeczy. Ja wam będę troszkę o tym więcej mówił w przyszłym miesiącu, kiedy ja będę mówił na temat modlitwy. Tak? Co to znaczy podchodzić do Boga w ten sposób, tak? Że mi się należy. Się należy. Rozumiesz, o co chodzi? Okazywanie łaski jest prawem. Prawem. Ale idźmy dalej. 19 werset. Bóg oczekuje relacji i dialogu. Czego Bóg chce? Dialogu od nas. Czyli Bóg chce z nami rozmawiać. On oczekuje dialogu. On nie oczekuje tylko tego, że będzie mówił do ciebie. On oczekuje, że będziesz z nim rozmawiał. On nie oczekuje tylko tego, że ty będziesz do niego mówił. On oczekuje, że będzie z tobą rozmawiał. Bóg oczekuje dialogu. I dalej ten werset nam pokazuje, że dialog uwalnia działanie łaski. To dialog uwalnia działanie łaski. To znaczy, że jeżeli ja z Bogiem rozmawiam, słyszę Jego głos, rozmawiam z Nim, tak? To wtedy realnie manifestuje się łaska w moim życiu. Bo ja się od Niego dowiaduję tak naprawdę, jak żyć i za to się wziąć. Rozumiesz? Jak żyć i za to się wziąć. Ja ci dam przykład, na czym rzecz polega. Na podstawie wiary wiemy, że możemy na przykład, prawda, zniszczyć każdego węża. Tak? I teraz chodzi sobie wąż. Wąż sobie chodzi i ty wiesz, że możesz go zniszczyć, tego węża. Ale jak go zniszczyć, to już musisz usłyszeć. Bo to, że możesz go zniszczyć, to jest dla ciebie jasne na podstawie wiary. Patrz, to, że możesz zostać uzdrowiony z choroby, to jest dla ciebie proste. To, że możesz mieć pieniądze, to jest proste. To, że możesz rozwiązać każdą sytuację, to jest proste. Ale przychodzi sytuacja. I ty wiesz, że jesteś zwycięzcą, tylko stoisz jak kretyn i się patrzysz tą sytuację. I pełnie wąż, tak? I stoi Mojżesz, i stoi Bóg. I Bóg mówi, złap go za ogon. Wiecie, że się węża nie łapie za ogon. Złapanie węża za ogon w naturalnych warunkach to jest zabójstwo. Wąż się podniesie i cię ugryzie. Węża się łapie za głowę. Węża się nie łapie za ogon. To jest człowieku, to się podnosi i cię... A to jest sytuacja, to ogon go weźmie, że to nielogiczne, ale Pan powiedział. Rozumiesz? To Pan powiedział. Czy jest informacja jakaś, tak? To tak naprawdę nas interesuje teraz, przyjaciele. Idziemy dalej. 20 werset. Bardzo ciekawa rzecz. Tutaj jest napisane, że Bóg dał nam chleb niewoli. I teraz będziemy troszeczkę przyglądali się zakłamaniom, które są w tłumaczeniach tej Biblii. Tam nie jest napisane w oryginale chleb niewoli. Tam jest napisane kłopotliwe ziarno. Jest napisane tak, mimo tego, że Bóg dał nam kłopotliwe ziarno. Co to jest kłopotliwe ziarno? Kłopotliwe ziarno to jest niepojęte intelektualnie spisane słowo, czyli logos. Ludzie, Biblia bez Ducha Świętego, bez wyjaśnienia jest dla nas problemem w ogóle. I Bóg mówi tak. Mimo, że dałem wam kłopotliwe ziarno, i dalej jest napisane wodę ucisku, oryginał mówi ucisk wody. Ucisk wody, czyli duchowe, niewyczuwalne przez człowieka spisane słowo. Czyli Bóg nam pokazuje tak, mimo tego, że dałem wam niezrozumiałe intelektualnie dla was słowo, że dałem wam takie prawo, które jest niewyczuwalne dla waszych zmysłów, że nie potraficie sobie z nim poradzić, że nie dajecie rady. Mimo, że to otrzymaliście,
to twoje oczy, tak, będą oglądać Wybawiciela, który będzie mówił do ciebie. Chodzi o to, że Bóg daje nam potężną obietnicę. Mimo że ty nie rozumiesz różnych rzeczy w swoim życiu, jesteś chrześcijaninem, jesteś narodzony z Bożego Ducha, ale nie rozumiesz tego, co się dzieje. Często nie rozumiesz tego, co jest w Piśmie, tak? To Bóg mówi tak, obiecuję ci, że ci to wszystko wyjaśnię. Ja ci obiecuję, chcę, żebyś się uchwycił teraz wiarą tej obietnicy, że nie ma takiego czegoś i takie coś nie zaistnieje w twoim życiu, to by było dla ciebie niejasne, bo On ci o tym powie. Kiedy czytasz Pismo, nie musisz intelektualnie pojąć zjawiska. Bo to jest kłopotliwe ziarno. I tam jest też ucisk wody. Tam są spisane różne rzeczy, które niekoniecznie są dla ciebie jasne. Ale jeżeli ty wierzysz w nie i wierzysz w to, że Bóg teraz ci będzie je wyjaśniał, to On ci je wszystkie powyjaśnia. Mi Bóg wyjaśnił całe Pismo. Ja mam wyjaśnione. Ja idę tak przez życie, mam wyjaśnione. Więcej, ja mam wyjaśniane rzeczy. Ja mam wyjaśniane, bo on do mnie mówi, a ja głupi go słucham. Bo to, rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest czasami tak nielogiczne, że się w głowie nie mieści. To, co w ogóle on do mnie mówi, pod tytułem w ogóle zbaw węża za ogon. Rozumiem, no wow. Zrób taką rzecz, wow. Kiedyś kupowałem samochód. Modlę się o samochód, modlę się. I dostaję informację, że jest do kupienia Toyota Corolla. Dobrze, kupuję tą Toyotę Corollę, jadę obejrzeć Toyotę Corollę. I właściciel do niej mówi tak. W tym samochodzie był zatarty silnik. Został zrobiony remont silnika. Ale samochód nadal bierze olej. I w ogóle mi szczerze wali, w ogóle ten facet, wiecie, nie? Było ze mną dwóch ludzi. Jeden mój brat w Chrystusie, drugi nie brat. Ten nie brat to był mechanik. Ten brat w Chrystusie bardzo dobry kierowca i obydwa jednym głosem mówią do mnie: Artur, nie kupuj samochodu, który miał zatarty silnik i który bierze olej. No kurczę, i nie za te pieniądze. A facet chciał najwyższą wtedy możliwą na rynku stawkę na ten samochód. A ja mam wewnętrzny głos. Kup ten samochód. Rozumiecie? Z silnikiem, który bierze olej. Kup ten samochód, tak. Wiecie, że ja kupiłem ten samochód? Przyjechałem tym samochodem do domu. Kiedy moi koledzy już odjechali, zostałem sam z tym samochodem. I ten sam głos mówi do mnie, a teraz położysz ręce na ten silnik i nakażesz, żeby nigdy nie wziął kropli oleju. Ja otworzyłem maskę, położyłem ręce na silnik i powiedziałem, żeby nigdy nie wziął kropli oleju. I nigdy nie wziął kropli oleju. Samochód ten służył nam bez żadnych problemów przez lata. Używaliśmy go do wszystkiego. Bywały sytuacje, w których jeździliśmy tym samochodem, gdzie nie działały w nim pewne rzeczy. Rozumiecie? I nigdy nic się złego nie wydarzyło. Ten samochód był błogosławieństwem do naszego życia. Nie wkładaliśmy w niego praktycznie żadnych pieniędzy. Widzieliśmy manifestację cudów na mechanicznej rzeczy. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Dlatego, że odebrałem od Boga, inaczej, uwierzyłem w ten głos. Ja wiedziałem, że wszystko mi się udaje w Chrystusie. Ja wiedziałem, że mogę siać nad każdą wodą. Ja wiedziałem, że gdziekolwiek stanie moja noga, będę błogosławiony. Ale jak podejść do rzeczy, to musiałem usłyszeć. Miałem kłopotliwe ziarno. Miałem ucisk wody. Ale uwierzyłem, że On mi powie, co mam zrobić w tej sytuacji. O to Jemu chodzi. Chodzi Mu o to, żebyś zrozumiał, że On tak chce z Tobą żyć. On tak chce żyć właśnie z Tobą. Chce, żebyście zrozumieli taką rzecz. On marzy o tym. Jego interesuje dialog. Jego interesuje dialog.
Tu jest napisane, twoje oczy będą oglądać nauczyciela. I te słowo nauczyciel w oryginale brzmi wypuszczający strzały, czyli osobiście strzelający słowem do celu. I Bóg mówi do ciebie, że ja chcę do ciebie mówić tak, aby to było precyzyjne i bardzo dokładne, żebyś nie musiał spędzać pół życia na domyślaniu się. Chodzenie z Bogiem, przyjaciele, nie polega na tym, że my się domyślamy, jak my mamy żyć. Że mamy 14 informacji. Wiecie, że Biblia jest sprzeczna? Ludzie mówią, Biblia nie jest sprzeczna. Mówię, jest sprzeczna, tam jest pełno sprzeczności różnych. Sprzeczna i koniec. Raz mówi do Mojżesza Bóg, nie uczynisz podobizny rzeźbionej. W żadnym wypadku. Tak. A za chwileczkę uczyń podobizny rzeźbioną. Już. Najpierw mówi się, będziesz kłaniał przedmiotom, to cię tutaj coś utrącę. Za chwilę mówi tam, że to na węża spojrzycie, będziecie uzdrowieni. No co to w ogóle za historie są? Raz tak, raz tak. Dlaczego tak jest? Ja w ogóle, ja się śmieję z tych obrońców Boga. Wiecie, że w ogóle bronienie Boga to grzech? Taki sam jak cudzołóstwo i każdy inny, obrona Boga. Kto Boga broni? Sam się Bóg broni. To Bóg jest. Się Boga nie broni. Ludzie bronią Boga, bronią Biblii, twierdzą, tam nie ma sprzeczności. Jest pełno sprzeczności w Piśmie Świętym. I teraz jak się poruszać w tych sprzecznościach? Jak się tam poruszać? A? To nie można powiedzieć, tam nie ma sprzeczności. Są sprzeczności. Bo to jest mnóstwo różnych autorów, którzy różnie przeżywali Boga, którzy otrzymywali informacje, przekazywali je, wielu z nich było zaburzonych, wiele rzeczy jest niepełnych, inne są częściowe. Teraz jak to wszystko połączyć? Otóż przez głos Ducha Świętego, który jest w tobie. On cię przeprowadzi przez ten gąszcz i pokaże ci, z tego weźmiesz ten kwiatuszek, z tego weźmiesz tą jagódkę, z tego weźmiesz ten korzonek, ukręcisz tą sałateczkę, zjesz proszę ciebie i będzie pięknie. Tak prowadzi Święty Duch. Tak prowadzi głos Boga. To jest praktykowanie łaski. On chce tak z nami żyć. Rozumiecie, o co chodzi? On tak z nami chce. Żebyś coś zrobił, żeby to było precyzyjne, konkretne. Żebyś powiedział, rozumiecie? Żebyś zaczynasz biznes, żeby nie było gubienia się, kurczę, tutaj, takie rzeczy, takie. Nie, precyzyjnie. Precyzyjnie. Panie, co mam robić? Okej, okay, wiesz, że założysz biznes, ci się uda. Okej, okay, halleluja, ale co ty masz robić? No co masz robić? Ty musisz usłyszeć, ty tego nie przeczytasz w Biblii. Rozumiesz? Usłyszeć. Masz mieć męża czy żonę z nieba? Amen. Ale kogo? Parę miliardów ludzi na świecie. Gdzie tu szukać? Rozumiesz? Wspomnę tego mojego znajomego, co poszedł do tej prorokini tam w Izraelu. Walił do niej i ona mu otworzyła i mówi, co chcesz, a on mówi, a co masz, a ona mówi do niego tak, będziesz miał żonę Kolumbijkę, pojedziesz do Miami i będziesz miał żonę Kolumbijkę, już szykuję wizę, ty jedzie do Miami. Do Miami jedzie. On różne rzeczy robił, ten człowiek. Nauczył się arabskiego, żeby głosić Arabów. Widziałem go, człowieku, w różnych miejscach. Jak stał, głosił Chrystusa w Helsinkach, jak na armię opagu w Atenach. Człowieku po całej Europie jeździ, wszędzie głosi. Wariat! Boży wariat! Przyjął się do pracy na lotnisko, rozumiecie? Na Okęcie w Warszawie. Awaria samolotu potężnego była, rozumiesz? Był jakimś tam technicznym, proszę ciebie. Awaria, opóźnione loty, tym podszedł, położył rękę na samolot, samolot zadziałał. Rozumiesz? Kot! Pierwszy linii, w ogóle. Teraz jedzie do Miami. Dlaczego? Bo coś usłyszał. Bo jest ukierunkowany. On wiedział, że ma mieć żonę, ale skąd żonę? Z Kolumbii. I przed pani powiedział, z Kolumbii żona. Tam jedź bliżej. Rozumiesz? Bo to jak będziesz na nią czekał, to na to nigdy nie przyjedzie. Pojedź do Miami. Chcę wam pokazać, zobaczcie, są bardzo osobiste sprawy. Zauważyliście, że to są takie nasze rzeczy, codzienne rzeczy. To nie są informacje o jakichś potężnych sprawach.
Ten głos Boga do ciebie, twój osobisty nauczyciel, chce, aby twoje osobiste życie było podniesione do standardu Bożego. Jego to interesuje przede wszystkim. To go interesuje. Zobacz. Werset 21 pokazuje nam precyzyjne słowo. I teraz chcę, żebyś zobaczył bardzo ważną rzecz. Najpierw następuje pragnienie. Bóg mówi według pragnień, które sam wkłada. I teraz zapamiętaj to albo zapisz. Pierwszym, podstawowym głosem Boga do człowieka jest jego pragnienie. Jest jego pragnienie. Bóg nie robi nic, jeśli on najpierw nie wzbudza pragnienia w tobie. Nie ma czegoś takiego, że nie mam jakiegoś pragnienia i Bóg jest przeze mnie wyraźnie słyszany. Bo pierwszy głos Boga do człowieka to pragnienie. Jak ja czasami na to się przyglądam, ja mówię tak. Siedzi kulawy facet, czy tam leży sparaliżowany i podchodzi do niego Jezus i go się pyta tak. Co chcesz, abym się uczynił? No kurczę, przepraszam, to jest, co to jest? Co to jest? Mamy cię? Sparaliżowany człowiek leży. No co chcesz, abym się uczynił? Wiatraczek chce podmuchać. Stura. No facet jest sparaliżowany 40 lat. Czego może chcieć sparaliżowany, pusty jak bęben turecki, proszę ciebie, facet, co leży nad jakimś stawem i chce, żeby go tam wrzucili, człowieku, bo ma religijną zajawkę, zna manią, schodzi, porusza wodę i on wtedy będzie zdrowy. Człowieku, czego on może chcieć, jak myślicie, no? On, tak, czegoś chce. I teraz Jezus przychodzi się pyta, co ty tam chcesz? Bo tylko to, czego ktoś chce, tak, jest punktem wyjścia dla Boga. Bo Bóg sam włożył to chcenie w twoje życie. Jak ludzie do mnie mówią, ja nie wiem, czego ja chcę. Ja mówię, zaczynamy nad tym pracować. Musimy się dowiedzieć, czego ty w ogóle chcesz. Musimy się dowiedzieć, czego ty pragniesz. Przychodzi do mnie człowiek, mówi, Pan mi powiedział, że będę pastorem. Ja mówię, że ty chcesz być pastorem? Nie chcę. Ja mówię, to nie Pan. Od razu mówię, przestań. Na pewno. Ja mówię, na 100%. Na 100%. Jak nie chcesz być pastorem, to nie bądź nigdy. Mówię, proszę Cię. Mówię, będziesz szczęśliwszy Ty i ludzie. Rozumiesz? Nie chcesz być pastorem? Nie bądź. Nie chcesz być mężem? Nie bądź. Nie chcesz być żoną? Nie bądź. Nie chcesz mieć dzieci? Nie miej. Rozumiesz? Nie. Lepiej nie. Bo pierwszym głosem Boga do człowieka jest pragnienie. Wiecie, ile ludzi żyje wbrew swoim pragnieniom? A wiecie, że wszyscy są nieszczęśliwi? W ogóle wiecie, że jesteśmy fachowcami w tym, aby żyć poza swoimi pragnieniami? Wiecie, że nas tego nauczył ten diabelski system humanizmu i religii? Wiecie, co nam wmówił diabeł? Że poczucie obowiązku stoi wyżej niż pragnienie. To kłamstwo. To kłamstwo, że poczucie obowiązku stoi wyżej niż pragnienie. Nie stoi. Ja jest ten, który daje chcenie, mój Pan, i wykonanie. Poczucie obowiązku jest natury humanistycznej, o ile stoi na pierwszym miejscu. Ja czasami się przyglądam ludziom, rozumiesz? Ja mówię, co ty robisz, powiedz mi? No, mówi, służę Panu. Ja mówię, w ogóle chcesz to robić? No, tak czuję, że powinien, ale co powinienem? Bo kto ci powiedział, ktoś powinien? Dopiero proszę cię. Jeżeli nie masz pragnienia robienia czegoś, tak? To nie jest to od Boga. To siedzisz w kotle jakimś. Nigdy Bóg nie przyszedł i ci nie powiedział do ciebie niczego, co najpierw nie wzbudził w tobie jako chęć. Wyobrażacie sobie, że można robić coś, czego się nie chce i być szczęśliwym? No ludzie, nie ma takich rzeczy na świecie.
Wmówiono nam to, pamiętajcie, to jest herezja, to jest zjedzenie. Jak w ogóle ktoś robi coś, czego nie chce, to to jest nieszczęśliwy człowiek. I nigdy nie można powiedzieć, że Bóg mnie do tego pokierował. Wiecie dlaczego? Bo to podkreśla tą fałszywą doktrynę cierpiętnictwa, która jest w naszym kraju. To Kościół katolicki, proszę Ciebie, władował to w ludzi, a Kościół protestancki to zaabsorbował. Rozumiesz? Cierpimy teraz, wszyscy cierpmy, tak? Dla Pana. A Pan ma wywalone na Twoje cierpienie, równiutko. Pan sam tu zszedł na ziemię i wycierpiał, tak? Pan se sam wycierpiał. Zszedł na ziemię, tak? I wycierpiał za nas wszystkich. A teraz będę cierpiał dla Pana. Będę normalnie Cię zaraz wycierpiał, żebym nie był po tej stronie mocy dobrej, będę Cię wycierpiał za nas. Cierpiętniku. Cóż za bzdura. Cóż za bzdura. Pierwszy głos, początek wręcz mówienia Boga do człowieka to pragnienie. Bóg mówi do Ciebie pod kątem pragnień, które sam włożył do Twojego ducha. I On nigdy nie będzie mówił innych rzeczy do Ciebie. Nigdy nie będzie mówił innych rzeczy. Rozumiesz? Nigdy. Po prostu. Wszystko inne to jest ściema. To są takie ucinanie sobie pogawędek z naszym umysłem. Powinienem to, powinienem tamto, w dobrym tonie jest to. Cała ta chora kurtuazja. Trzeba tak, trzeba inaczej. Nie, trzeba tak, jak się chce. Trzeba tak, jak się chce. Ludzie mówią, ale takie głoszenia, one mogą zburzyć system społeczny. Jak najbardziej, bo ten system społeczny jest piekłorodny. Ten system społeczny w ogóle nie jest z nieba. Rozumiecie? Dlatego Jezus ich uczył się modlić. Niech będzie wola Twoja, jak? Jak w niebie. Tam jest inaczej. W niebie każdy robi, co chce. Bóg jest Bogiem chcenia. Bo to na chcenie przychodzi wykonanie. Na co przychodzi wykonanie? Na chcenie. Jak to się lepiej czyta? Na Twoje pragnienie przychodzi moc sprawcza. Chcemy wszyscy mocy, ale moc przyjdzie na pragnienie, a nie na coś innego. Oczywiście jako ludzie wiary możemy wzbudzić mrzonkę. Jesteśmy z tym zawodowcami. Możemy wierzyć w mrzonkę i powołamy mrzonkę. To nie ma żadnego problemu. Przez wiarę wszystko możemy zrobić, rozumiecie? Możemy przez wiarę, tylko my nigdy nie będziemy szczęśliwi w mrzonce. Tak? Co to jest pragnienie, przyjaciele? Pragnienie. Po pierwsze to jest chęć realizacji zrobienia czegoś. Po drugie, to jest dążenie do czegoś. Bo przecież ta sama droga jest już wmontowana w samo pragnienie. Jest to też życzenie sobie czegoś. I jest to też zdrowa ambicja. To są rzeczy związane z pragnieniami. Gdzie pragnienia mają swój początek? W marzeniach naszych. Wiecie, cały system marzeń jest tak zaniedbany przez chrześcijan, że się w głowie nie mieści. Wiecie, że to Bóg nam dał wyobraźnię? A wiecie, do czego wykorzystaliśmy naszą wyobraźnię? Do fantazjowania. Myślimy, że w ogóle mamy wyobraźnię, żeby sobie fantazjować. Sobie teraz siedzę i sobie wyobrażam, że mam, proszę Ciebie, kręcone włosy, proszę Ciebie i uszy króliczka też, nie? Ja to mogę zrobić, zobacz, możesz to zrobić. Zrób sobie teraz eksperyment wyobraźni. Co chcesz? Masz ogon? Proszę bardzo, masz ogon. Cztery oczy, jak najbardziej. Co chcesz? Tak? Tylko to jest fantazjowanie. Nie do tego służy wyobraźnia. Wyobraźnia została ukradziona przez diabła. Tak jak wiele innych rzeczy, jak na przykład muzyka. I została źle przekazana, rozumiesz, społeczeństwu, bo tak ma też być. Ludzie mają źle używać wyobraźni. Natomiast wyobraźnia, przyjaciele, to służy do tego, aby stwarzać tam, tak? Wizualizacje, które powstają w naszym duchu i żeby potem te wizualizacje, które długo się tam zaczynają jakby przesuwać, poruszać, tak? Były dla nas jasne jako pragnienia. Po prostu pragnę i koniec. Grasz na instrumentach swoich marzeń. Już sobie wyobrażasz, proszę Ciebie, że jesteś wirtuozem. Już słuchają Ciebie masy. Już klaskają na Twoją muzykę.
Rozumiesz, o co chodzi? Za chwilę widzisz siebie jako wirtuozę. Chodzisz, ogłaszasz. Powstaje coś, poruszasz się. Tak? Powstaje pragnienie. Zgadnij, co się stanie. Będziesz wirtuozem. To pójdzie. Rozumiesz? To pójdzie. Wiecie, zanim ja głosiłem publicznie do ludzi, to stałem, rozumiecie, w swojej wyobraźni, wyciągając swoje ręce nad tłumem, głosiłem do nich Chrystusa ukrzyżowanego. Widziałem w mojej wyobraźni, jak padają pod mocą. Widziałem ludzi wstających z wózków inwalidzkich, rozumiecie? Jeszcze nigdy w życiu nikogo z wózka nie podniosłem na swojej wyobraźni, już podniosłem tapony ludzi. Rozumiecie? Powstało pragnienie we mnie. Pragnienie. Najpierw to marzenie sobie biegało, 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 zbierało się do kupy, powstało pragnienie, zacząłem żyć tym pragnieniem. Zaczęła przychodzić moc sprawcza. Pierwszy głos Boga. To był pierwszy głos Boga w tej sprawie. Pierwszym głosem Boga do człowieka jest jego pragnienie. Nie bójcie się marzyć. Nie ograniczajcie się. Nie bójcie się myśleć o rzeczach, które są po prostu niemożliwe. W ogóle myślcie o rzeczach, które są niemożliwe. Nie fantazjujcie. Bo to fantazjowanie jest ściśle związane z jakimiś różnymi egocentrycznymi rzeczami. Po co tu fantazjować? W marzeniach swoich, tak? Oglądajcie siebie jako ludzi, którzy w przyszłości będą mieli to na pewno. Oglądaj te rzeczy, oglądaj tam swoje dzieci. Sukces swoich dzieci. Oglądaj swój sukces. Kładziesz się spać, oglądaj sukces swojego małżeństwa. Przyszła do mnie taka jedna osoba na konsultację, ona mówi: nie mam pociągu seksualnego do mojego męża. Ja mówię, to się zdarza. Dosyć często. W Kościele Chrystusa. Co mam robić? Bo jak często sobie wyobrażasz swojego męża w aktach seksualnych? W ogóle sobie nie wyobrażam. Mówię, to taka praca domowa, zapisuj teraz. Proszę bardzo. Punkt pierwszy. Zacząłem jej dyktować, co ma zrobić ze swoją wyobraźnią. Ona mówi, naprawdę to nie grzech? Ja mówię, nie, to nie grzech. Jakbyś tam sąsiada wstawiła, to byłby grzech. A mąż jest w porządku, tak? Lecimy do spodu. W jakimś czasie konsultuję, jak tam, dobre życie mamy, halleluja. On nie potrzebował, wiesz, on miał łatwiej. Dawno temu miał to wyrysowane w wyobraźni. Na co przyszła moc? Na pragnienie, które co zrobiła? Wzbudziła! Prawda teologiczna prosta, tak? Prawda teologiczna mówi, żeby mieć normalne życie seksualne. A to jest prawda teologiczna. A odczucia babeczki dalej były w punkcie zero. Młoda dziewczyna, rozumiesz? Wzięliśmy jej wyobraźnię, tak? Zrobiliśmy z jej męża, proszę Cię, Leonardo DiCaprio po generalnym remoncie. Rozumiesz? I koniec. Była posłuszna. Była posłuszna. Wykonała pracę na płatę swojej wyobraźni, tak? Wzbudziła pragnienie. Na pragnienie przyszło co? Moc. Bo to był głos Boga do niej. To był głos Boga. Patrzcie, to są proste rzeczy. Wiesz co? Teraz jak tu siedzisz, zobacz, czego pragniesz. Zobacz, czego pragniesz. To pierwszy głos Boga do ciebie. To może być szalone, czego pragniesz teraz. Ale to jest głos Boga do ciebie. To w ogóle nic z tym nie zrobisz. A teraz zobacz. Wytnij wszystko, co przeczyło temu pragnieniu. Zobaczysz, jak dużo wytniesz rzeczy, o których mówiłeś wcześniej, że to Bóg. Zobaczysz, ile iluzji wytniesz. Widzisz, jakie iluzje, ile razy mówisz, o Pan mi powiedział. Nie, żaden Pan. System iluzji zaprzeczeń ci powiedział. Zaprzeczałeś swoim pragnieniom, czyli zaprzeczałeś Bogu. Uznaj swoją krnąbrność, przeproś za nieposłuszeństwo, idź w pragnienie. Bo to jest pierwszy głos Boga do ciebie. Zacznij się skupiać na tym pragnieniu.
Zacznij patrzeć w te pragnienia, jak sroka w gnat. Rozumiesz? Mów o tym pragnieniu. Określaj to pragnienie. Niech ono sobie biega w systemie twojej wyobraźni. Pozwól, żeby ono się rozbujało. Niech ono się rozbuja. Niech ono zacznie cię dominować. Niech ten głos będzie coraz silniejszy. A potem będą wychodziły precyzyjne informacje. Gdzie? Do kogo? Jak? Po co? Z kim? Kiedy? Ale dopiero wtedy, kiedy bazę mamy przygotowaną. Jak nie mamy przygotowanej bazy, to co my mamy wiedzieć? Pragniesz rozwoju w sferze zawodowej. Okej, rozwin to w sobie. Zobacz siebie w tym temacie. A potem dopiero będzie co, gdzie, kiedy, jak, z kim. Bóg ci nie może udzielić informacji precyzyjnych, jeżeli baza nie jest przygotowana. Rozumiecie? Na siłownię przychodzą dzieciaki, pro ciebie pogięty taki, nic nie robią. Człowiek, bo na WF się nie chodzi, trzeba było na WF chodzić. Zdjęcia taki siedzą, pro ciebie tacy siedzą. Tyle, żeby telefon mógł trzymać. Ostatnio widziałem w internecie takie zdjęcie, że dwóch takich starszych świętych stoi, rozmawia sobie, w niebie wszystko się dzieje. A dużo takich młodszych świętych chodzi i tak ręce trzymają. Jeden mówi do drugiego z tych starszych. Oni dopiero co tutaj przyszli, czy się nie odzwyczaili. Wszyscy trzymają telefony. Myślą, że mają telefony, patrzą, nie? Ta młodzież przychodzi na siłownię, pogarbiona, taka pogięta. Wygląda jak, wiesz, 42 numer nici, takie cienkie, to wszystko przychodzi. I my, kiedy ja będę mówił tutaj, mógł mieć wszystko elegancko, tak? I ja mówię, człowieku, zbuduj masę mięśniową. Musimy mieć z czego rzeźbić. Rozumiesz, o co chodzi? Jakąś bryłę musimy posiadać. Z czego ja cię wyrzeźbię? Kości ci wyrzeźbię, no co ty jesteś, chory? Napierz, a kiedy napiorę? My za 2 lata. Czy za 2 lata napierę, ci pokażę jak naprać, bo to będziemy rzeźbić to, tak? Pokazuję ci taką rzecz, bo my szukamy, pokażę ci coś, my szukamy precyzyjnego głosu Boga, ale precyzyjny głos Boga musi na czymś się oprzeć. Musi mieć jakąś bazę wyjścia, tą bazą jest pragnienie. Bóg najpierw daje pragnienie, a potem precyzuje owo pragnienie. A jak my porzucamy pragnienie, na przykład na rzecz poczucia obowiązku i mówimy, Panie, prowadź mnie, no to my jesteśmy w systemie iluzji zaprzeczeń, nie zaprzeczamy w ogóle faktowi jakiemuś. To jest iluzja. I mówię, Panie, prowadź mnie, a to w ogóle wiesz, Bóg się nie odzywa, bo On nie gada z nami o tym, bo w pragnieniu gada, On gada tu, a my jesteśmy tu. Ale my jesteśmy tak napaleni na głos Boga, jak szczerbaty na suchary, bo my mówiliśmy o tym, że pragnieniem Boga jest słyszeć, pragnieniem człowieka jest słyszeć Boga. To oni siedzą, tak, i mówią, mów do mnie, mów. I co? I generują głos. Kupa chrześcijan generuje głos Boga. Wymyślają sobie ten głos. I mówią, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Ja mówię, co ty bredzisz? Ty, człowieku, błądzą, chodzą wokół człowieku tej samej góry, kręcą się, Pan mi powiedział! A Pana nie ma tu, w tej rozmowie, tylko Pan jest w pragnieniu. Ale ten człowiek nie interesuje go tym pragnieniem. Nie, to jest zbyt trudne, to nie dla mnie, to nie do, to nie moje. A jeżeli moje, to nie to jakaś fanaberia, to świat. Albo nie śmiem. Tak? Nie śmiem. Jest taki chłopak u nas w kościele, mówię mu, lata temu, mówię mu tak, załóż firmę, zarabia wtedy 1300 zł chyba miesięcznie, 2 klasy szkoły specjalnej skończone, 15 lat więzienia za sobą, załóż firmę, mówię, skąd wtedy sprzątał gdzieś tam za te 1300 zł, on mówi, ja? Mówię, człowieku, no jak mam firmę założyć? Ja mówię, no w urzędzie. Mówię, dofinansowanie dostaniesz. Rozumiesz? Ale on przez rok nie był w tym, co ja mówiłem. On nie śmiał marzyć, że może być biznesmenem. On sprzątał. Ale kiedy usłyszał ode mnie informację, zaczął przywoływać pragnienie. Przywoływał je przez rok. Po roku napisał
wniosek o dofinansowanie. Jako jedyny z regionu dostał. Napisał biznesplan. Nie czytaliście takiego biznesplanu, jaki on napisał. Dwie klasy szkoły specjalnej. Dostał dofinansowanie. Dzisiaj ma biznes, zatrudnia wielu ludzi. Wczoraj był u mnie w domu. Siedziałem na nim, czasami słucham go. Tak sobie myślę, facet siedzi i rozmawia ze mną o biznesie, rozumiesz? I mówi mi o biznesie. I mówi mi o tym, jak się załatwia sprawy, takie, takie, takie. I tak sobie myślę, wiesz, kim byłeś, zanim wzbudziłeś pragnienie? On nic nie wiedział. Nic. Nic nie wiedział. On dzisiaj prowadzi biznes. On rozmawia z kontrahentami. On wchodzi do ludzi, którzy mają po dwa fakultety, on z nimi rozmawia. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg mówi precyzyjnie, ale dopiero wtedy, kiedy ty rozwiniesz pragnienie w sobie. Musicie, ludzie, odnajdować pragnienia w swoim życiu. Tylko pragnienia w waszym życiu mają sens. Reszta nie ma sensu. Reszta to humanizm albo religia. Głos Boga w waszym życiu jest głosem waszych pragnień. Pytanie pod tytułem, a skąd ja wiem, czy pragnienie nie jest cielesne? Ja zawsze mówię, powiedz mi, czy jest cielesne to pragnienie. Znasz prawdy Boże? Znam. Czy twoje pragnienie jest cielesne? No są cielesne pragnienia. Chciałbym zabić sąsiadkę, bo jej kot nie leje na wycieraczkę. No pragnienie cielesne. Skąd my wiemy, że to jest cielesne pragnienie? Czyli nie jest praktycznie pragnieniem, tylko jest jakąś iluzją. No przecież ludzie, no przecież to śmiechu warte. Przecież znamy Boga. Bóg jest prawdą. Bóg nie wkłada w człowieka takiej informacji, prawda? Czyli czym to jest? Jest to wytworem twojej wyobraźni. Chorym miejscem. Eliminuje, tak? A więc na podstawie Bożej prawdy eliminujemy z naszego życia wszystkie fałszywe pragnienia. A to, co pozostaje, to jest to, co jest głosem Boga do nas. No przecież to jest proste jak drut. Ktoś mówi tak, jest na przykład panna i ona mówi tak, no nie wiem, czy to jest od pana, żebym miała męża. Ja mówię, dobrze, odpowiedz mi na proste pytanie. Mówię, masz dość celibatu? Nie mam. To masz mieć męża. Mówię, to jest proste. A w ogóle chciałabyś mieć męża? No nie wiem. Ja mówię, to ty następna rozmowa, jak się dowiesz. To zaraz będziesz cały dzień, całą noc, albo cały miesiąc siedziała z myślą, tak? Na dwóch obrazach. Jeden obraz to ty z mężem, drugi to ty bez męża. Za miesiąc przyjdź tutaj i powiedz, który ci się bardziej podoba. No podoba mi się ten z mężem bardziej. My to chcesz mieć męża. To twoim pragnieniem jest mieć męża. Proste, proste. Ludzie. Bóg jest logiczny, tam jest wszystko implikacją. Rozumiesz, o co chodzi? To tam nie ma dwóch znak. Tam zawsze A implikuje B, zawsze B implikuje C. To w ogóle Bóg, logiczny Bóg. Chcesz mieć męża? Tak. Dobrze. To masz takie pragnienie. Zaczynamy od czegoś, mamy podstawę, wyjście jakieś, rozumiesz? Ktoś mówi, ja tą pracę, której pracuję, to jej nienawidzę. Ja to po cholerę tam robisz, no. Po co ty tam jesteś w tej pracy? Zwalniam cię pracować. Ja mówię, gdzie nie masz pracować? Tutaj w Zimbabwe mieszkasz? Centralna Europa. Masz dwie ręce? Mam. Masz dwie nogi? Mam. Masz dwa oczy, uszy? Mam. Człowieku, jesteś wolny jak cik na zakręcie. Lecz każdą pracę mieć. Słyszałeś, co powiedział Chrystus? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Po co siedzisz w tej pracy, której nie lubisz? Przez ty się tam męczysz i szukasz Bożego prowadzenia. Boże prowadzenie polega na tym, że ty szukasz, Panie, jak mam przeżyć dzisiejszy dzień. Poprowadź mnie, Panie, w tej pracy, że nie znam kierownika. Panie, poprowadź mnie. Ja mówię, mam prowadzenie od Pana, jak nie zabić kierownika. Pan mi powiedział, i nic do ciebie Pan nie mówi, kretyńska dużo, nic. Pan mówi do ciebie na podstawie twojego pragnienia. Chcesz tam pracować? Nie! Super. A co byś chciał robić? To i to. To tam będzie mówił Pan. Pan będzie do ciebie mówił.
tam, a nie tu. Pan się nie zachwyca. Zrozumcie mnie, przyjaciele. Głos Boga nie prowadzi nas w miejscu patologii. On nas nie prowadzi. To się tak nazwało, że to Pan nas prowadzi. To tak nazywają. A nie wiem, czy wy zauważyliście, że w ogóle nie trzeba znać Boga, żeby wychodzić z miejsc takich różnych. Przecież ludzie w świecie ze świetnie radzą. Nie zauważycie, że ze świetnie radzą ludzie w świecie? Wcale Boga nie znają. A pięknie się poruszają, człowieku, lepiej niż my w wielu przypadkach. Jezus zobaczył to zjawisko, to zaczął mówić, synowie tego świata są obrotniejsi. Obrotniejsi niż wy dzieciaki. Okazało się, że pokolenie Chrystusowe to wlęknione pokolenie. Nie siedzą w swoich pragnieniach, tak? Przestali marzyć. Ludzie w świecie marzą, tak? I robią człowieka jak przecinaki rzeczy. Ktoś chce grać na saksie, to idzie grać na saksie. Człowieku, po trupach a dojdzie. Zrealizował co? Zrealizował pragnienie, jest szczęśliwy przynajmniej. Chrześcijanin nie, bo ma poczucie obowiązku, bo to, bo tam. Mówię, człowieku. Zakiedy się w ogóle grusz, kurwa. Jedyny głos Boga do ciebie, to jest twoje pragnienie. Proszę cię, pójdź za tym. Bo tam będzie precyzyjne słowo dopiero później. Te wersety pokazują nam od 21, że wtedy, kiedy nasze uszy usłyszą odzywający się głos do nas z tyłu, czyli kiedy my zaczniemy pragnąć, to od tego momentu zaczyna się precyzyjne prowadzenie Boże, które, jak pokazują dalej te wersety, prowadzi nas do sukcesu. Tam jest dalej sukces opisany, zauważyliście to? A powiem wam więcej, co tam jest opisane, tam jest ciekawa rzecz opisana, że kiedy my idziemy za swoimi pragnieniami, kiedy my słyszymy potem precyzyjne prowadzenie na podstawie tych pragnień, to my będziemy trzymać się z dala od wszelkiej patologii. Jest napisane, że wtedy twoje lany, złote i srebrne bałwany przestaną cię kręcić. Kiedy przestają cię kręcić patologiczne rzeczy? Kiedy ty wchodzisz w rzeczy, które są twoje. Kiedy są, rozumiesz? Kiedy są twoje, masz już twoje. Powiedzieć wam na przykład taką rzecz. Kiedy jest pewność, że małżeństwo się nie rozsypie? Kiedy jest szczęśliwe ze sobą? No. Byłem jeszcze w świecie i miałem takiego znajomego. Zawsze mnie dziwił ten znajomy. Bo ja byłem popieprzony dokumentem w świecie, szczególnie na pułapie seksualnym. A on, ten znajomy, był wierny swojej żonie. Zawsze. Człowiek ze świata. I ja nieraz go zachęcałem, żeby on ze mną poszedł do jakiegoś burdelu. Brałem kokainę i mówiłem, chodź, idziemy tam, wiesz. A on zawsze mi odpowiadał w taki sposób. Trzeba być idiotą, żeby jeść hamburgery, mając w domu soczysty stek. Człowiek ze świata by to mówił. Rozumiecie? Kiedy małżeństwo nie ma problemów? Kiedy są ze sobą szczęśliwi? Kiedy są spełnieniem swoich pragnień, tak? Rozumiecie? Moja żona jest spełnieniem moich pragnień. Wiecie, ja nie chodzę na baby dlatego, że ja jestem wierzącym człowiekiem. Absolutnie. To nie jest powód. Bo ja się w ogóle nie boję. Ja się grzechu nie boję. Rozumiecie? Bo grzech nade mną nie panuje. Ja się nie boję, że Bóg mnie rozproma, że coś mnie tam zrobi, mnie nic nie zrobi. Nie chodzę też na baby dlatego, nie dlatego, że mam akt małżeński. Nie dlatego, absolutnie. Ja nie chodzę na baby z jednego powodu. Bo ja jestem szczęśliwy z moją żoną.
To jest straszne. Nie stoi za tym żadne poczucie obowiązku. Nie stoi za tym lęk. Rozumiecie? Stoi za tym czysta, nieskażona miłość do mojej żony. Nie boję się, że ona by mnie zostawiła. Jak gdybym zdradził moją żonę, ona by mnie nie zostawiła. Nigdy. To jest szok, co ja wiem. Nie wiem tego, bo sobie to wymyśliłem. Wiem to, bo mi to powiedziała. Po prostu. Ona by mnie nigdy nie zostawiła. Powiedziała mi, żeby mnie nigdy nie zostawiła. To takie rozmowy sobie prowadziłem po tych 25 latach znajomości. Powiedziałaby mi, żeby nigdy nie zrezygnowała ze służby ze mną. Wszystko by mnie wybaczyła. Wyleczyła swoje rany, jeśli byśmy dalej. To jest właśnie moja żona. I dlatego, że ja jestem szczęśliwy z tą żoną, dlatego nie chodzę na inne bany. Proza życia, co? Zobaczcie, to jest w ogóle prawda. To jest jedyna prawda. Prawda jedyna, tak? Jaka istnieje. Wszystko inne to jest iluzja, przyjaciele. Prawo, rozumiecie? Humanizm, religia. Bóg mówi do ciebie tylko na pułapie pragnień. Wszystko inne to iluzja, złudzenie, religia, humanistyczne zajawki. Prawo, co ci wolno, co nie wolno, co należy, jak należy i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, czego nas uczy to wszystko? Powinieneś być taki, powinieneś to, ale jak je, rozumiesz? Nie. Ja się skupię na tym, czego pragnę. Ja się skupię na tym, czego pragnę. Ja będę w swoim życiu robił tylko to, czego pragnę. Wiecie, że ja robię w życiu to, czego pragnę. To, czego pragnę. Dlatego mnie to kurczę nie męczy. Nie męczy mnie praca z ludźmi. Nie męczy mnie życie z ludźmi. Nie męczy mnie budowanie kościołów. Nie męczy mnie głoszenie Chrystusa. Nie męczy mnie uzdrawianie chorych. Nie męczy mnie to wszystko. Rozumiecie? Mogę w tym leżeć jak byk w salerze i będę szczęśliwy 24 godziny na dobę. Bo to są moje pragnienia! Mam 46 lat i jestem spełniony facetem. Chodzę z Bogiem. Jestem szczęśliwy w mojej służbie. Nie męczy mnie. Nie wstałem rano, dzisiaj mówię, mam jechać do Radomia. Nie. Wstałem rano, kupiłem pompki. Rozumiesz, o co chodzi? Piłem swój koktajl z jajek. Rozumiesz, byłem szczęśliwy, że mogę z wami być. I był ze mną tam Bóg. On włożył te pragnienia, on dał chcenie. Rozumiesz? On mi powiedział, co mam mówić, co mam robić. Proszę, żebyście tą rzecz zobaczyli. Nie będą was kręciły rzeczy, które was kręcą do tej pory. Nie będziecie mieli iluzyjnych jakby objawień, lewych. Będziecie się śmiać z ludzi, którzy przychodzą, Pan mi powiedział, to będziesz się stał na niego patrzył. Co ci tam Pan powiedział znowu? Jaki tam Pan, jak on ma na imię? Lucyfer, Elzebub, co tam ci to tam powiedziało znowu ty? Dawaj, chodź, trzeba cię leczyć, chodź. Na leczenie, Pan ci powiedział. Wiecie, co zrobili z Boga? Jakąś potworną hybrydę. Takie coś zrobili z Boga. Po prostu jest mi źle. Mam gniew na to. A głos Boga jest dla nas dostępny 24 godziny na dobę. A precyzyjne prowadzenie zaczyna się od miejsca pragnienia. Od miejsca pragnienia. Wyeliminuj chore pragnienia na podstawie prawdy, pierwsze nauczanie. A następnie skup się na twoich pragnieniach, które pozostaną. Skup się na tym. Niech to będzie twoje oczko w głowie. Tego może być mało. To jest nieważne, że tego będzie mało. Pamiętajcie, wiecie, co różni dobrą restaurację od kiepskiej restauracji? W dobrej restauracji jest mało potraw. Jak idziesz do restauracji, karta się nie kończy. To wyjdź stamtąd. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby w restauracji było dostępnych 60 potraw. I żeby wszystkie były świeże. Tylko po logice polecimy teraz.
Ale jeżeli w restauracji są trzy potrawy, na które się czeka po 40 minut, to zostań w tej restauracji. Albo lepiej idź do sklepu i kup sobie, proszę Ciebie, kawałek chleba i kiełbasy. Rozumiesz? Jak jest 60 zup, to jest tylko jedna zupa, do której są dorzucane różne smaki. Nie ma takiej opcji, żeby taki był. Takie rzeczy. Tam jest rosół stoi, tam rosół stoi, ten rosół mieszają z czymś. Ja mam takich znajomych, którzy mają jedną z najlepszych restauracji w Krakowie. Są zawodowi kucharze i restauratorzy. Przez wiele lat byli w pierwszej dziesiątce. I on mi powiedział ciekawą rzecz. Tam jest na przykład, tam są dwie zupy tylko. Nie? Mają dwie zupy. I na przykład tam robią krupnik. Jak ja zobaczyłem, jak się tam robi krupnik, bo ja to zobaczyłem, nie? Do człowieka ja byłem w szoku, co oni robią, jaki to jest krupnik. Ja się przesiedziałem 10 lat w więzieniu i nienawidziłem krupników. Krupnik to była zupa, co była w poniedziałki najczęściej. Nie wiem dlaczego jakiś taki człowieku. Krupnik. Syf. Człowieku to był. Ja po raz pierwszy od wyjścia mojego zjadłem tam krupnik. Człowieku, oni kości nawet, na których gotowali to, nie? To oni piekli. Przez kilka godzin piekli kości. Żeby podpieczone kości. Wiecie, jaka to zupa? Oni tam mieli mało jedzenia, ale to było najwyższej jakości jedzenia. Rozumiecie? Oni wołowinę brali od takiego człowieka, tak? Który prowadził zwierzęta do prywatnej ubojni osobiście. Ja takich rzeczy nie słyszałem nigdy. Bo się okazało, że trzeba krowę prowadzić do końca w ten sposób, żeby krowie się adrenalina nie podwyższyła, żeby krowa nie wiedziała, że idzie na ubój. Żeby nie było toksyn w mięśniach. I oni biorą wołowinę od takiego chłopa, który sam prowadzi krowę, rozumiesz, osobiście do ubojni, żeby była szczęśliwa krowa do końca. Krowa jest ściemiana, że idzie na spacer. Rozumiesz, do ubojni on ją prowadzi. Tam dopiero krowa Adem i oni sprzedawali tak. Wiecie, to są w ogóle przeciwne rzeczy. Chodzi o to, że jakość się liczy. Pragnień może zostać mało. Ale lepiej, żeby były cztery pragnienia, bo tam z tobą Bóg będzie gadał dopiero. Bo tam będziesz prawdziwie głos Boga słyszał. Lepsze cztery prawdziwe pragnienia i relacja z Bogiem, tak? Niż 40 tysięcy mrzonek. Bóg mi powiedział, Bóg mi powiedział, Bóg mi powiedział, ty. Bóg mi powiedział. Hydroksyzyna, hydroksyzyna, hydroksyzyna. Człowieku. Na rozdwojenie osobowości. Tabletki, tabletki, tabletki. Proszę, zobaczcie tą rzecz. Zróbmy sobie przerwę.